Cześć moi kochani, dziś trochę inny rodzaj filmu na moim kanale, na pewno z innej perspektywy, bo jestem teraz z Wami z perspektywy jak z vloga, trochę mi tu jest ciemno. No dobra, przyszła do mnie, słuchajcie, paczka, właściwie zaraz przyjdzie, czekam na kuriera, ponieważ już dzwonił, że za chwilkę będzie. I chciałabym, żebyśmy tą paczkę razem rozpakowali i razem zobaczyli, jaka reakcja będzie mojego syna na to, co jest zawartością tej paczki. Także czekamy na kuriera, otwieramy paczkę i patrzymy na reakcję. Oto, słuchajcie, nasza wielka paka. Tutaj, dobra, nie widać moich danych, czyli będziemy otwierać. Jest to, słuchajcie, zresztą może zaraz Wam po prostu pokażę, co to jest i wtedy Wam powiem, dlaczego chciałam nagrać open box. Tak w ogóle nie wiem, czy kiedykolwiek na moim kanale, słuchajcie, był jakikolwiek open box, bo zazwyczaj nie mogłam się doczekać i musiałam już coś otworzyć, a tutaj wiedziałam, że ta paczka przyjdzie. W ogóle przyszła bardzo szybko, została wysłana w piątek, a jest dzisiaj poniedziałek, godzina 14. I paczka jest już u mnie, czyli naprawdę bardzo, bardzo szybko wysłała. Chciałam, żebyście zobaczyli właśnie, jak to przychodzi, bo sama byłam bardzo tego ciekawa, ponieważ jest to duża rzecz i byłam mega, mega ciekawa, w jakiej formie to przyjdzie, czy to będzie właśnie jakoś poskładane i tak dalej. No i dalej jestem jeszcze cały czas tego bardzo ciekawa. Widzicie? Mam nadzieję, że film będzie nagrany w ostrości. Dobra. Wyciągamy zawartość. Co tutaj mamy? Aha, tutaj jest taki worek pełen. Ja Wam teraz pokażę czego. Nawet może słyszycie, czego to jest zawiązane. Zawiązane. Udało mi się zrobić taką małą dziurkę. I byłam bardzo ciekawa właśnie samego basenu, a to jest taka, aha, to jest takie bardzo miłe, widzicie, to jest po prostu gąbeczka. O, wyciągamy. Przesuwamy nasz wielki kartę. Ja sobie tutaj zaplanowałam miejsce na to, trochę się zniekształciło. Ale akurat spoko będzie tutaj. Dobra. I tutaj mamy, słuchajcie, basen 90×40 i mamy tutaj 200 kulek. Ja wybrałam 4 kolory: szary, biały, czarny i turkusowy, czyli po 50 z każdego koloru. Dobra, teraz wkładamy tu faceta.
kochanie. Gdzie ty jesteś? Hej, gdzie ci mama położyła? Podoba się? Kolorowe kulki? Kolorowe kulki? Jesteś taki malutki, że prawie cię nie widać tam. Halo? Alanek? Hej, co ty tam masz? Jak ci się podoba? Jak ci się podoba, kochanie? No, chyba podobało mu się i to bardzo. Słuchajcie, jeszcze dodatkowym plusem uważam tego basenu jest fakt, że właśnie są tutaj bardzo fajne, stabilne ściany. Dziecko takie... Alan ma teraz 6 miesięcy i 3 tygodnie. Jeżeli chodzi o to, jak siedzi, to jeżeli chodzi o, wiecie, przód, tył, to sobie super już radzi, ma super stabilizację, czasami leci tylko na boki, ale to super też chroni takie dziecko, że fajnie może sobie w tym siedzieć, spokojnie do tyłu, nie poleci na boki, jak poleci, też już mu się nic nie stanie. I do tego basenu możecie w ogóle też nawrzucać mu jeszcze takich, wiecie, jego zabawek, żeby mogło dziecko się właśnie tutaj fajnie, bezpiecznie bawić. To jest dla niego taka, jest to, zobaczcie, jak wysokie. Mój syn nie jest małym dzieckiem, ponieważ on już nosi rzeczy na 80 cm, a mimo wszystko jeszcze praktycznie to jest równe z nim, on tylko trochę wystaje, także jest to super mega, uważam, tak mi się przynajmniej wydaje, że będzie to naprawdę bezpieczne. Ja Wam podlinkuję ten basen, który, znaczy w ogóle oni, wiecie co, ten sklep, oni mają na razie sklep na Facebooku. To jest sklep oczywiście Misio. Myślę, że bardzo, bardzo wiele osób z Was zna ten sklep. Ja jak zobaczyłam tylko te kulki, słuchajcie, ja sama, tam jest po prostu tyle pięknych kolorów, że ja nie wiedziałam, na co się w ogóle zdecydować, na które kolory. Ale stwierdziłam, że wybiorę te 3 podstawowe i w tym momencie po prostu dobiorę turkus, a tam możecie sobie dokupywać, wiecie, po 50 kulek, bo zastanawiałam się jeszcze nad kolorem albo takim ciemnoniebieskim, albo takim żółtym. Zawsze można sobie wymienić właśnie ten dodatkowy kolor. Zobaczcie, jak mu się podoba. On lubi takie rzeczy. Ja tylko byłam przekonana, że on usiądzie i będzie to, wiecie, wszystko wkładał do buzi. On super się bawi, także jestem naprawdę bardzo zadowolona z tego zakupu. Taki basen, słuchajcie, kosztuje około 300 zł. To nie jest mało, ale wydaje mi się, że jest to inwestycja na oczywiście na o wiele dłużej. Jeżeli planujecie mieć więcej niż jedno dziecko, to oczywiście zostaje dla kolejnego dziecka. I jest to naprawdę super wykonane. Bardzo dobra jakość i wydaje mi się, że jest to takie bezpieczniejsze. Ja też zastanawiałam się nad, wiecie, zakupem po prostu baseniku zwykłego dmuchanego i dokupić do tego kulki, ale wydaje mi się, że tutaj właśnie przez tą wysokość, przez to, jakie jest to grube i stabilne, wydaje mi się, że jest to fajniejsze i bezpieczniejsze. Chyba, że chcecie już taki basen, wiecie, dla takiego już typowo starszego, nie wiem, roczniaka czy coś koło takiego. Dodam tylko, że kulki są również bardzo takie ślizgie, miłe w dotyku, co jest, wydaje mi się, wygodne, czy jak się dziecko jeszcze ulewa, czy się ślini, nie ma problemu z przetarciem tego. Powiem Wam tylko jeszcze, że w ogóle są te baseny, są dostępne w bardzo wielu różnych wersjach kolorystycznych. Jest czarna, lub jakieś w ogóle mięty, fiolety, jeżeli chcecie jakiś, wiecie, taki konkretny kolor. Ja wybrałam taki szary, bo wydaje mi się taki najbardziej właśnie neutralny i pasujący do wielu wnętrz, bo też kierowałam się oczywiście czymś takim. Jak się podoba basen? Och, o, jakby co korzyciły tą piłkę, mamo. O, proszę bardzo. I tak też w ogóle myślałam, że na początku, jeszcze wczoraj rozmawiałam z bratową, jak myślisz, jak zareaguje. No i ty chyba będziesz siedział i po prostu będziesz wyrzucał wszystkie kulki z tego basenu, bo on jest teraz na takim etapie, chyba mnie widać, na etapie wyrzucania wszystkiego, co ma, wiecie, z basenu. Myślałam, że będzie to wyrzucał, ale w ogóle widzę, że mu się bardzo podoba. I tego też trochę wstrzymuje, że uczy go jeszcze dodatkowej stabilizacji. Alanek, podoba ci się, co mama ci kupiła? Super!
super, zobaczcie jak on się ekscytuje. No po prostu strzał od dziesiątki, jestem tak zadowolona. Naprawdę szczerze Wam polecam, jeżeli jeszcze się zastanawiacie, ja wiem, że to nie są małe pieniądze, ale czasami naprawdę warto w coś takiego zainwestować i dać dziecku taką radochę, bo one są po prostu w niebo wzięte. O Jezus Maria, może walić, walić i nic. To tyle, podlinkuję Wam ten sklep, tego Facebook tego sklepu na dole. Oni już niedługo otwierają swój sklep internetowy, także to również Wam podlinkuję. I do zobaczenia w kolejnym moim filmie. Pa, pa! Co tu? A kogo ta gierka? Tutaj mama znalazła gierkę jakiegoś chłopaka? Uuu.